No zobaczymy, zobaczymy. Jak widzicie, ja też cały czas szukam najlepszej opcji, najlepszego motocykla, jaki dla mnie byłby najbardziej przydatny. Tak się zastanawiam, czy jest mi potrzebny mocniejszy motocykl niż 350, czy będę lepiej się bawił na 700 na przykład supermoto typowym, czy właśnie na tej 350 Enduracie. Nie wiem, może się okazać, że zakup 700 będzie błędem, być może, nie wiem. Wiem, że 350 w zupełności mi pasuje. Co prawda ogranicza mnie, nie mogę dalej nigdzie pojechać. Jakieś tam, nie wiem, 100 km. Do 50 jeszcze można nim jechać. Ale więcej to już nie. Taka 350, dobra jest tutaj, o tak po mieście, trochę w terenie pojeździć, pojechać gdzieś na żwirownię, wokół komina, o, potrenować na kole. Ale minimum musi być 700, żeby gdzieś dalej sobie pojechać. Czy ja jeżdżę dalej? Jak już dalej jadę, no to wtedy ścigacz stoi w garażu i wykorzystuje ścigacza i wtedy z ekipą gdzieś tam jedziemy. I czy ja wykorzystam tą 700 w ogóle? Korci mnie ten gaz 700. To mówię wam 100%, nie? No zobaczymy, zobaczymy. Jak widzicie, ja też cały czas szukam najlepszej opcji, najlepszego motocykla, jaki dla mnie byłby najbardziej przydatny, jakbym go wykorzystał dobrze. No na pewno 701, 700, no na przykład gaz, nie, no to super rozwiązanie, nie, no i można polatać na kole, można pojechać gdzieś dalej, no nie wiem, no kurde, każdy musi dopasować motocykl do siebie, tak jak wspomniałem, no jak już ktoś raz miał 700 supermoto, no to ciągnie, nie, no w ogóle, no fajnie to wygląda na tych grubasach, oponach. No ale jest pytanie, czy wykorzystam ten motocykl, czy będę jeździł, czy będzie stał w garażu, tak jak na przykład Quad teraz. Trudne to jest, powiem wam, że trudne to jest, trudny wybór. No bo wiadomo, beta 350 zostaje, to tam nie ma nawet opcji. 350 zawsze będę musiał jakąś mieć w garażu. Chociażby do takich treningów jak dzisiaj.
No zobaczymy, no będę myślał intensywnie. Nikt mi w tym nie pomoże. Cenę motocykli już znam. Są, jest dużo motocykli w salonach do kupienia. Tylko teraz decyzja moja. Bzyczek jakiś pojechał. Luzu z tyłu nie mam. Klocki. Mojeny, prawie nie zużyte. Przód. O, przód już do wymiany. Przód do wymiany. No nie wiem, jakie są różnice między Husqvarną 701, KTM-em 690 a GasGasem. Prawdopodobnie różnic tam, kurczę, to jest jedna fabryka. Tu raczej różnic nie powinno być. Wszystko praktycznie to samo, tylko pewnie coś tam, no rama na pewno. Husqvarna będzie miała inną, ale KTM i GasGas? Nie wiem, nie wiem. Może jak ktoś wie, to niech mi podpowie. Czy tam są jakieś zmiany, czy to po prostu jest jedna linia produkcyjna, tylko zmieniają, nie wiem, czy plastiki są podobne, czy nie, nie wiem, chyba tak. Czy to pasuje jedno do drugiego? Chyba nie, nie wiem, nie mam pojęcia. Czy silniki są te same, czy nie? Też nie mam pojęcia, nie wiem, nie wiem, nie znam nikogo, kto by mi takie coś powiedział. Bo nie każdy salon ma KTM, a Husqvarnę w jednym miejscu. Są tacy, co handlują tylko KTM-em, GasGasem i są tacy, co handlują Husqvarną, ale wiem, że jest jedna firma chyba w Polsce, Lublin chyba ma GasGasa, KTM-a i Husqvarnę. Nie wiem, może tam się czegoś dowiem. Zobaczymy. Zobaczmy. To tymczasem.